Witam wszystkich serdecznie, zarówno nowych słuchaczy, jak i tych, którzy słyszeli mój głos już wcześniej. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o wydarzeniach, które miały miejsce na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia w roku 2010 w Bristolu. Zaznaczam tylko, że ta sprawa będzie omawiana w dwóch odcinkach i to jest pierwszy z nich. Zapraszam do wysłuchania historii Joanny Yates. Joanna Yates urodziła się w roku 1985 i wraz ze swoim młodszym bratem i rodzicami mieszkała w Ampfield, niewielkiej miejscowości znajdującej się w hrabstwie Hampshire w Wielkiej Brytanii. Jej rodzice uważali, że nauka jest czymś bardzo ważnym w życiu, dlatego też przykładali dużą wagę do wykształcenia swoich dzieci. I zarówno Joanna, jak i jej brat uczyli się w prywatnych szkołach. Po ukończeniu liceum dziewczyna zdecydowała się na kontynuowanie nauki i rozpoczęła wówczas studia, dzięki którym miała zostać architektem krajobrazu. Wiele przyjemności sprawiało jej aranżowanie ogrodów i z pasją oddawała się temu zajęciu. I po ukończeniu studiów znalazła pracę w oddalonym o 15 km od Ampfield mieście Winchester. Ale oprócz tego, że znalazła wymarzoną pracę, to w firmie tej poznała chłopaka, który był tam również zatrudniony. Już wkrótce dziewczyna zaczęła się spotykać z Gregiem Reardonem. Wiele ich łączyło. Oboje nie tylko fascynowali się urządzaniem ogrodów, ale pasjonował ich również sport. Jazda na rowerze, kajakarstwo, narciarstwo czy snowboarding to było coś, co lubili robić w wolnym czasie. Zarówno Joanna, jak i Greg chętnie oddawali się różnego rodzaju dyscyplinom sportowym. Mniej więcej po roku, od kiedy się poznali, zamieszkali oni razem. Ale już rok później firma, w której pracowali, zmieniła swoją siedzibę i przeniosła się do Bristolu. I para ta zdecydowała się na przeprowadzkę i wspólne wynajęcie kolejnego mieszkania. Bristol znajdował się około 150 km od miejsca, gdzie dotychczas pracowali, ale praca ta odpowiadała im do tego stopnia, że nie chcieli jej zmieniać. W Bristolu rozpoczęli poszukiwanie mieszkania, które mogliby wynająć i już wkrótce takie znaleźli. Wprowadzili się tam w październiku 2010 roku. Był to duży budynek, w którym znajdowało się 6 mieszkań i 3 z nich należały do 65-letniego emerytowanego nauczyciela Christophera Jeffreysa. Jedno z nich zajmował on sam, ale pozostałe 2, znajdujące się na parterze, przeznaczone były na wynajem. I to właśnie Joanna i Greg do jednego z nich się wprowadzili. Urządzili oni sobie mieszkanie tak, aby przyjemnie im się w nim mieszkało, a ponieważ zbliżał się koniec roku, zaczęli myśleć o tym, jak spędzą święta. Mieli w planach urządzenie przyjęcia dla swoich przyjaciół, ale zanim do tego miało dojść, tydzień przed świętami Greg chciał wyjechać na weekend do swojej rodziny, która mieszkała w Sheffield. Zaplanował swój wyjazd w piątek, 17 grudnia i miał wrócić do Bristolu 2 dni później, w niedzielę. Dla Joanny to był pierwszy raz, kiedy miała zostać sama w tym mieszkaniu i trochę nieswojo się czuła w tej sytuacji. Pomyślała, że może któraś z przyjaciółek będzie nocowała w jej mieszkaniu przez ten weekend. Nawet pytała kilka z nich o to, ale każda miała jakieś inne plany. I Joanna wiedziała, że te 3 dni spędzi tam sama. 17 grudnia był piątek i po pracy około 17 Greg wsiadł do samochodu i pojechał w kierunku Sheffield. Natomiast Joanna wybrała się do pubu, gdzie miała zaplanowane świąteczne spotkanie z kolegami z pracy. W pubie tym miło spędziła czas, rozmawiając ze znajomymi, w międzyczasie wypijając kilka drinków. Mniej więcej o godzinie 20:00 25-latka zdecydowała się na powrót do domu. Od jej mieszkania dzieliło ją 20 minut drogi spacerem i Joanna postanowiła, że pokona tę drogę pieszo, po drodze wstępując do sklepu, aby kupić sobie coś na kolację. Pożegnała się z wszystkimi znajomymi i wyszła. Kiedy Greg dojechał do swojego rodzinnego domu, zadzwonił do swojej dziewczyny, ale nie odebrała ona telefonu. Wysłał jej wówczas wiadomość, pytając o to, jak przebiega impreza, ale ta również pozostała bez odpowiedzi. Nie zmartwiło go to od razu, w końcu impreza mogła się przedłużyć i dziewczyna mogła w dalszym ciągu przebywać w pubie. Ale kiedy w sobotę, a później w niedzielę, w dalszym ciągu nie mógł się skontaktować z Joanną, wtedy zaczął się denerwować. Nigdy wcześniej nie zdarzała się taka sytuacja, że nie odbierała telefonu przez 3 dni.
Greg wrócił do Bristolu w niedzielę około godziny 20, zakładając, że zastanie Joanne na miejscu. Ale w mieszkaniu nikogo nie było. Gdzie mogła się podziewać jego dziewczyna? Od razu chwycił za telefon i wybrał numer jej komórki, ale wtedy usłyszał dzwonek jej telefonu, dochodzący gdzieś z wewnątrz mieszkania. I po chwili chłopak znalazł go w kieszeni jej kurtki. Dopiero wówczas Greg zwrócił uwagę na to, że w mieszkaniu oprócz kurtki znajdują się również wszystkie przedmioty należące do Joanne. Jej telefon, portfel, torebka czy klucze od mieszkania. Gdyby dziewczyna gdzieś poszła, z pewnością zabrałaby je ze sobą. W szczególności kurtkę, ponieważ na dworze panowały minusowe temperatury i Bristol w tamtym czasie pokryty był śniegiem. Greg nie potrafił zrozumieć, o co mogło w tym wszystkim chodzić i postanowił poczekać na jej powrót do domu. Ale kiedy wybiła północ, a ona nie wróciła, pomimo późnej pory zdecydował się zadzwonić do rodziców Joanne. Może oni wiedzą cokolwiek na temat miejsca pobytu ich córki. Ale oni niestety nie mieli pojęcia, gdzie może przebywać 25-latka. Nie było jej u nich w trakcie tego weekendu i nawet nie kontaktowali się ze sobą. Ponieważ podobnie jak Greg nie potrafili znaleźć racjonalnego wytłumaczenia tej sytuacji, podjęli decyzję o natychmiastowym wyjeździe do Bristolu. A Greg próbował się jeszcze dodzwonić do właściciela mieszkania, które wynajmowali. Może on coś widział w trakcie tego weekendu. Ale Christopher nie odbierał telefonu. I mniej więcej o godzinie 1 w nocy chłopak zadzwonił na policję, aby zgłosić zaginięcie Joanne. Kiedy po 2 godzinach jazdy rodzice dziewczyny przyjechali do Bristolu, próbowali w jej mieszkaniu znaleźć jakieś wskazówki, które pomogłyby im odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest Joanna. Jej mama znalazła wówczas paragon ze sklepu, według którego po wyjściu z pubu dziewczyna kupiła sobie na kolację pizzę. Ale w mieszkaniu nie było żadnych śladów pizzy. Nie było też kartonu po niej. W koszu w dalszym ciągu znajdowały się śmieci, więc na pewno Joanna nie wyniosła tego kartonu z innymi śmieciami. Od razu w ich głowach zrodziło się pytanie, co się stało z kupioną pizzą. Przecież musiała ją przynieść do domu, aby tam ją podgrzać. Rodzice dziewczyny postanowili sprawdzić teren wokół mieszkania. Może tam zauważą cokolwiek, co pomoże im na ustalenie, gdzie jest ich córka. Ale nie udało im się nic znaleźć. Chodząc w pobliżu mieszkania, matka Joanny pukała w bagażnik każdego zaparkowanego samochodu. Chciała w ten sposób sprawdzić, czy przypadkiem w żadnym z nich nie znajduje się jej córka. Może ktoś ją uprowadził i właśnie tam przetrzymuje. Ale nic na to nie wskazywało. Kiedy wracali już do mieszkania, natknęli się na parę młodych ludzi, którzy właśnie próbowali wejść do tego domu, w którym mieszkała Joanna z chłopakiem. To był Vincent i Tania, jedni z sąsiadów pary, którzy mieszkali w tym samym budynku. Widać było, że dopiero skądś wrócili. Niestety nie potrafili w żaden sposób pomóc rodzicom Joanny. Nic im nie było wiadomo na temat tego, gdzie może się znajdować ich córka. Policja od razu podeszła do sprawy bardzo poważnie. Rodzice i chłopak dziewczyny wytłumaczyli, że Joanna nigdy wcześniej się tak nie zachowywała. To było całkowicie do niej niepodobne, aby zniknąć tak bez śladu i nie kontaktować się z nikim. Policjanci też widząc, że w domu zostały wszystkie przedmioty, które w normalnej sytuacji dziewczyna posiadałaby przy sobie, gdyby wyszła z domu, domyślali się, że coś musiało jej się stać. Że w tym mieszkaniu doszło do czegoś, co zmusiło ją do opuszczenia domu. I już następnego dnia zwołano konferencję prasową, w trakcie której rodzice dziewczyny wystąpili z apelem, prosząc ludzi, którzy być może widzieli ich córkę 17 grudnia bądź w ciągu 2 następnych dni, o przekazanie tych informacji policji. Nawet najdrobniejszy szczegół mógł mieć znaczenie. I kiedy rozpoczęto dochodzenie w tej sprawie, policjanci w pierwszej kolejności skupili się na mieszkaniu Joanny, ponieważ w tamten piątek z pewnością wróciła tam po wyjściu z pubu. To właśnie w tym mieszkaniu musiało dojść do jakiejś sytuacji, która doprowadziła do zaginięcia dziewczyny. Od razu można było zauważyć, że na pewno nie doszło tam do żadnego włamania. Okna i drzwi do mieszkania były całe. Nic nie wskazywało na to, że ktoś wtargnął tam na siłę. Joanna musiała wpuścić tę osobę do środka lub ewentualnie mógł wejść tam ktoś, kto miał klucze. A jedyną osobą, która takie posiadała oprócz Joanny i Grega, był właściciel mieszkania, Christopher Jeffries.
Dobrze on wiedział, że w tamten weekend dziewczyna będzie sama, ponieważ rozmawiał z jej chłopakiem, zanim wyjechał on do Sheffield. Tamtego dnia samochód Grega nie chciał odpalić i Christopher pomagał mu w uruchomieniu auta. I właśnie wtedy w trakcie rozmowy dowiedział się o weekendowym wyjeździe Grega. Czyżby to właśnie on był sprawcą zaginięcia 25-latki? Mężczyzna nie posiadał żadnego alibi na ten wieczór. Spędził go sam w domu, czytając książkę. Nie było żadnych dowodów na to, że ma on cokolwiek wspólnego z zaginięciem 25-latki, ale policjanci postanowili bliżej mu się przyjrzeć. W trakcie śledztwa skupiono się na ustaleniu tego, co się działo z Joanną po opuszczeniu pubu. Jak zawsze w takim przypadku bardzo przydatne okazały się nagrania z kamer monitoringu. Policjanci ustalili, że po wyjściu z pubu dziewczyna ruszyła w kierunku swojego mieszkania, ale w pierwszej kolejności weszła do jednego z supermarketów. Niczego tam jednak nie kupiła i udała się do kolejnego sklepu, gdzie kupiła dwie butelki cydru. O godzinie 20:38 była widziana w kolejnym sklepie i właśnie tam kupiła pizzę, za której zakup paragon znaleziono w mieszkaniu. Mniej więcej 10 minut później już powinna znaleźć się w domu. I nagrania ze sklepów były ostatnimi nagraniami, na których widać dziewczynę. Ani w sobotę, ani w niedzielę nie pojawiła się na żadnym nagraniu z lokalnych kamer. Najwyraźniej coś musiało się stać, jak już była w domu. Policjanci rozmawiali z mieszkańcami tego samego domu, w którym mieszkała para, jak również z ludźmi mieszkającymi na tej samej ulicy. Nikt jednak nie widział nic niepokojącego w trakcie tego weekendu. Żadna osoba nie widziała również Joanny, ani nie wiedziała, gdzie może ona przebywać. Dziewczyna zaginęła bez śladu. Jedyną niepokojącą informacją, jaką policjanci uzyskali, było to, że ludzie, którzy wybierali się na przyjęcie do domu znajdującego się w pobliżu mieszkania Joanny, przechodząc niedaleko, około godziny 21, usłyszeli kobiecy krzyk. Powtórzył się on dwukrotnie, a później zapadła cisza. Czyżby to właśnie wtedy coś jej się stało? Było to bardzo prawdopodobne. Śledczy domyślali się, że coś musiało jej się stać właśnie 17 grudnia. Mogli tak sądzić, ponieważ w jej mieszkaniu znaleziono kalendarz adwentowy, w którym każdego dnia dziewczyna otwierała kolejne okienko. I robiła to codziennie, ale ostatnie okienko, jakie otworzyła, było to te z 16 grudnia. Dzień później już nie zdążyła tego zrobić. Ale minął tydzień, od kiedy Joanna była widziana po raz ostatni. Był już pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, a policji w dalszym ciągu nie udało się ustalić kompletnie nic w tej sprawie. Rodzice dziewczyny nie mieli zamiaru świętować, dopóki ich córka się nie odnajdzie. Wiedzieli, jak bardzo Joanna kochała te święta, poczekając wszystkim aż do odnalezienia 25-latki. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że jeszcze tego samego dnia policja przekaże im tragiczną wiadomość. Albowiem 25 grudnia, około godziny 9 rano, pewne małżeństwo wyprowadzało na spacer swojego psa w miejscowości Fayland, znajdującej się około 5 km od Bristolu. I kiedy tak spacerowali wzdłuż drogi, zobaczyli na poboczu, jakby coś leżało na ziemi. Ponieważ było to pokryte śniegiem, nie byli w stanie określić, co to mogło być. Nie zastanawiając się nad tym, para poszła dalej, ale kiedy wracali, ponownie zwrócili na to uwagę. Często chodzili tamtędy na spacer i wiedzieli, że wcześniej nic tam nie było. Dlatego też podeszli bliżej, aby sprawdzić, co to mogło być. I wówczas zauważyli kawałek dżinsowego materiału, co od razu pozwoliło im podejrzewać, że znaleźli jakiegoś człowieka. Niezwłocznie powiadomili o wszystkim policję i kiedy pojawili się oni na miejscu i odkryli ciało przykryte delikatnie liśćmi, zobaczyli przed sobą twarz poszukiwanej od tygodnia Joanne. Leżało ono na ziemi przy murku, za którym znajdował się kamieniołom. Była ona całkowicie ubrana, jedyne co brakowało w jej ubiorze to szara skarpetka. Ustalono, że dziewczyna musiała tam zostać pozostawiona już kilka dni wcześniej. Jednak śnieg, który pokrył jej ciało oraz liście, którymi sprawca ją przykrył, sprawiły, że nikt wcześniej jej nie zauważył. Z pewnością została tam przywieziona, najpewniej samochodem. Wskazywał na to brak zabrudzeń na założonej skarpetce czy na bosej stopie.
Na murze, przy której znaleziono ciało, policjanci dojrzeli również ślady krwi, szczególnie na jego górnej części. Oznaczało to, że sprawca próbował przerzucić ciało przez ten mur do znajdującego się za nim kamieniołomu. Jednak najwidoczniej go to przerosło i został zmuszony do pozostawienia go przy drodze. Policjanci musieli poinformować rodziców dziewczyny, że ich córka nigdy nie wróci do domu. Z jednej strony była to dla nich straszna wiadomość, w dalszym ciągu mieli nadzieję na to, że jeszcze ją zobaczą. Ale z drugiej strony była to dla nich ulga, że udało się odnaleźć jej ciało i w końcu po tygodniu niepewności wiedzą, co się stało z 25-latką. Najgorsze dla nich byłoby tkwienie w niepewności i zastanawianie się, czy ich córka jeszcze żyje i co się z nią mogło stać. Po odnalezieniu ciała Joanne można było zauważyć na jej ciele wiele obrażeń, szczególnie w okolicach twarzy i szyi. I ze względu na te znajdujące się w okolicach szyi, można od razu było podejrzewać, w jaki sposób odebrano jej życie. Późniejsza sekcja zwłok tylko to potwierdziła, a dodatkowo ustalono w jej trakcie coś, co było ogromną ulgą dla rodziców dziewczyny. Joanna nie została przed śmiercią zmuszona do stosunku. Było już oczywiste, że dziewczyna nie zaginęła i policja musiała ustalić, kto mógł odebrać jej życie. Nie wydawało się, żeby miała jakichś wrogów, którzy mogliby chcieć to zrobić. Jej chłopak Greg został od razu wykluczony z kręgu podejrzanych. Jego rodzina mogła potwierdzić, że w tamten weekend znajdował się w ich domu, który był oddalony od Bristolu o prawie 300 kilometrów. Potwierdzeniem tego były również nagrania ze stacji benzynowych, na których chłopak zatrzymywał się po drodze. Policjanci sprawdzili również jego laptop oraz telefon komórkowy i nie znaleziono tam nic, co mogłoby pozwolić im sądzić, że to on jest odpowiedzialny za śmierć Joanny. Przeprowadzono również rozmowę z wszystkimi mieszkańcami budynku, w którym mieszkała dziewczyna. I w tamtym momencie najbardziej podejrzaną osobą był mieszkający w tym samym domu Christopher. W dniu, kiedy Greg wyjeżdżał do swoich rodziców, rozmawiał z nim i dowiedział się wówczas, że dziewczyna będzie sama przez weekend. Mógł również bez problemu wejść do jej mieszkania, ponieważ dysponował zapasowymi kluczami. Dla policjantów podejrzane było również to, że kilka dni po zaginięciu dziewczyny Christopher sam się do nich zgłosił, aby uzupełnić swoje wcześniejsze zeznania. Wszystkie te informacje nie stawiały go w najlepszym świetle i 30 grudnia policjanci przyszli do jego mieszkania z nakazem aresztowania. Oczywiście nie postawiono mu wówczas zarzutów zabicia dziewczyny. Na tamtym etapie był tylko osobą podejrzaną. Przypuszczano, że w tamten piątek, wiedząc o tym, że Joanna będzie sama, używając zapasowych kluczy, wszedł do jej mieszkania w czasie, kiedy była w pubie i czekał tam, aż wróci do domu. Kiedy to się stało, być może próbował doprowadzić do stosunku między nimi, a kiedy dziewczyna się na to nie zgodziła, musiał ją w jakiś sposób uciszyć. Christopher został aresztowany i miał zostać przesłuchany. Ale już 3 godziny po tym zdarzeniu na policję w Bristolu zadzwonił jeden z mieszkańców domu, w którym mieszkała Joanna. Miał on do przekazania informację, która mogła okazać się istotna. Był to Vincent Tabak, mężczyzna, który razem ze swoją dziewczyną Tanią zajmował mieszkanie obok mieszkania Joanny. W momencie, w którym dzwonił, przebywał w Holandii, dokąd się udał po świętach Bożego Narodzenia. Jednak nawet tak daleko od domu natrafił na informacje dotyczące aresztowania Christophera. I jak zaczął o tym myśleć, to przypomniało mu się, że tamtego wieczoru Christopher musiał gdzieś wyjeżdżać swoim samochodem. Vincent był przekonany, że dzień po zaginięciu Joanny samochód mężczyzny był zaparkowany odwrotnie niż dzień wcześniej. A przecież właściciel domu zeznawał, że tamtego wieczoru nikt nie wychodził ani nie wyjeżdżał. Cały czas przebywał w swoim mieszkaniu, czytając książkę. Kiedy Vincent usłyszał o jego aresztowaniu, opowiedział swojej partnerce o tym, co mu się wówczas przypomniało i Tania przekonała go, że powinien o wszystkim poinformować policję. I śledczy uważali, że mogła to być bardzo istotna informacja w tym dochodzeniu, ponieważ oznaczałoby to, że właściciel domu może nie mówić całej prawdy. Sprawdzono wówczas samochód, o którym była mowa. Być może znajdują się w nim jakieś ślady wskazujące na to, że Joanna w nim przebywała. Sprawdzono również mieszkanie mężczyzny, ale ani tam, ani w samochodzie nie znaleziono nic, co wiązałoby go z Joanną. Pobrano od niego również próbkę do badań DNA,
i kiedy porównano ją z próbką znalezioną na ubraniu dziewczyny, która według śledczych najprawdopodobniej należała do osoby, która odebrała jej życie, nie pasowały one do siebie. I po 3 dniach spędzonych w areszcie Christopher Jeffrey został wypuszczony na wolność. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, że to on jest odpowiedzialny za śmierć dziewczyny, ale media oczywiście już wydały wyrok. Wszystkie brukowce rozpisywały się na jego temat, wskazując, że to on jest winien śmierci Joanny. Opisywano go jako dziwaka i potwora, pomimo tego, że nie zostały mu postawione żadne zarzuty, o procesie nawet nie wspomnę. Christopher został zwolniony z aresztu, a prawdziwy sprawca przebywał gdzieś na wolności. To jest już koniec pierwszej części. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca i zapraszam do wysłuchania części drugiej. Cześć.